Dzień dobry. Mazurek to takie ciasto, które nie należy do najłatwiejszych. Przeważnie przygotowanie spodu, masy zajmuje trochę czasu, no i pracy. Niejednokrotnie też potrzeba trochę umiejętności. A co, gdy chcecie mieć mazurka, a nie chcecie się przy tym napracować i niekoniecznie macie na to dużo czasu? No to ja mam dla Was rozwiązanie i to takie rozwiązanie, że jak przygotujecie raz takiego mazurka, to gwarantuję Wam, że będziecie przygotowywać to ciasto nie tylko od święta. Zapraszam Was zatem na film. Tradycyjnie zaczynam od omówienia składników mazurka czekoladowo-orzechowego. Jak już pewnie wiecie, orzechowy będzie spód i będzie to również spód kruchy. Wiadomo, że kruche spody najlepsze wychodzą na mące krupczatce, więc jeśli tylko macie możliwość kupienia mąki krupczatki, nie zastępujcie jej. Ale jeśli naprawdę musicie ją zastąpić, to zastąpcie ją po prostu mąką pszenną tortową typ 450. Przechodzę zatem do proporcji. 100 g mąki krupczatki, 100 g orzechów laskowych, są to orzechy prażone, 50 g cukru, 100 g masła, 2 żółtka i pół łyżeczki soli. No to teraz pora na składniki, z których będziecie mogli przygotować czekoladową masę, która jest aksamitna, delikatna, jedwabista, gładka, rozpływająca się w ustach i aromatyczna. A potrzebne do niej są tylko 3 składniki. 250 g czekolady mlecznej, 100 g śmietany, u mnie jest to 36%, więc jak widzicie jest gęsta, lub takiej 30% wtedy będzie śmietaną rzadką i 100 g serka mascarpone. I z tych tylko 9 składników przygotujecie naprawdę pyszne ciasto, które mam nadzieję, że będziecie sobie przygotowywali nie tylko w wersji mazurkowej. Ale skoro dzisiaj ma być mazurek, no to mazurek musi być udekorowany tak dosyć charakterystycznie i do czekoladowo-orzechowego mazurka ja sobie nie wyobrażam innej dekoracji niż orzechy, takie same jak są przy spodzie, czyli laskowe, prażone. Ile? Ja użyję około 100 g, ale możecie użyć mniej albo więcej, tak jak będziecie chcieli udekorować ciasto. No i koniecznie czekolady. Jak widzicie, te czekolady mają inne kolory, czyli jest to czekolada gorzka i czekolada biała, po to, żeby ładnie odznaczały się na tej masie z jasnej czekolady. Ile tej czekolady? Jak widzicie, tu jest niewiele. Możecie użyć więcej albo mniej. Ja mam około 20-25 gramów. A co jeszcze będzie potrzebne? Garnek, w którym będziecie mogli przygotować masę czekoladową z czymś do mieszania. Tortownica. Tak naprawdę może to być tortownica prostokątna albo kwadratowa. U mnie jest kwadratowa o wymiarach 24 na 24 cm i koniecznie papier do pieczenia. Jeśli będziecie chcieli przygotować dekorację, a nie macie rękawa cukierniczego, to po prostu zwykły woreczek też się świetnie sprawdza. Łyżka duża, mała, no i malakser. Ja Wam zawsze polecam używanie malaksera, dlatego że on bardzo przyspiesza każdą pracę w kuchni, a szczególnie przygotowanie ciasta kruchego. I zacznę od przygotowania właśnie ciasta kruchego w malakserze. Do misy malaksera przesypuję mąkę, cukier, sól i orzechy, które jak widzicie są jeszcze w całości, a ponieważ używam końcówki, która ma nóż, no to ten malakser mi te orzechy zmieli. Gdybyście nie korzystali z malaksera, to takie orzechy możecie albo utłuc, albo posiekać drobno nożem. Kiedy malakser rozdrobnił już orzechy, jak widzicie, one są prawie niewidoczne, dodaję masło. Mieszam teraz ponownie przez około pół minuty do minuty albo po prostu do czasu, kiedy składniki się ze sobą wszystkie połączą. Teraz dopiero dodaję żółtka i mieszam. Kiedy ciasto już się zbije w taką gładką kulę, to znaczy, że jest gotowe. Tortownicę wykładam papierem do pieczenia i na niej rozkładam równomiernie dużą łyżką ciasto. Wykładam po prostu dno. Jak widzicie, jest to bardzo łatwe przy używaniu łyżki, ponieważ to ciasto się wtedy tak mocno nie klei.
A ponieważ jest to ciasto kruche, to przed włożeniem go do piekarnika powinno być ponakuwane. Po co nakuwać ciasto? Po to, aby w czasie pieczenia nie zrobiło się takie na przykład pofalowane. To nakuwanie spowoduje, że ono po wypieczeniu będzie płaskie. Kolejna, myślę, dosyć istotna sprawa, jeśli chodzi o ciasto kruche. Pytacie mnie czasami, dlaczego nie dodaję proszku do pieczenia, jak piekę ciasto kruche. Bo to ma być ciasto kruche, a nie ciasto, które wyrośnie. Jeśli dodacie proszek do pieczenia, no to będzie wyrośnięte, fajne ciasto, ale już nie będzie to ciasto kruche i nie będzie właśnie takie kruche. Druga ważna sprawa, pytacie czasami, dlaczego dodaję same żółtka. Bo jeśli dodam całe jajko, to będzie to już ciasto półkruche. Tak przygotowane ciasto wkładam teraz do lodówki na 20 minut. Pod koniec chłodzenia się ciasta rozgrzewam piekarnik, górne i dolne grzanie, temperatura 180 stopni. Schłodzone ciasto przekładam teraz na środkową blachę w piekarniku i piekę. Jak długo? Między 20 a 25 minut. Tu musicie zaglądać. Ciasto ma być takie delikatnie złote. U mnie minęło 20 minut i jeśli chodzi o mój piekarnik, temu ciastu już wystarczy. Zobaczcie, jak ono wygląda. W środku ma piękny złoty kolor, natomiast przy brzegach już jest przyrumienione i dłużej nie należy go już piec. Ciasto odstawiam do ostygnięcia, a w tym czasie mogę się już zabrać za przygotowanie masy czekoladowej. Do garnka przekładam śmietanę i dodaję czekoladę. Jak widzicie, ta moja czekolada już jest połamana. Jeśli swojej jeszcze nie połamaliście, to naprawdę warto to zrobić, bo taka czekolada w mniejszych kawałkach dużo szybciej się rozpuści. Jak widzicie, ja wcale nie rozpuszczam czekolady w kąpieli wodnej i wcale nie musicie tego robić w kąpieli wodnej, pod warunkiem, że będziecie cały czas mieszać, a moc kuchenki ustawicie na naprawdę minimalną. Trochę to trwa, ale naprawdę można sobie w ten sposób też bezpiecznie rozpuścić czekoladę. Kiedy czekolada już się całkowicie rozpuści w śmietanie, nie ma już żadnych kawałków czekolady, zdejmuję garnek z ciepłego palnika i przekładam obok. Teraz dodaję serek mascarpone i skutecznie muszę go rozmieszać w tej masie czekoladowej. Kiedy już jest rozmieszany, zostawiam do ostygnięcia. W międzyczasie sprawdzam spód. Nie ostygł co prawda jeszcze całkowicie, ale jest jeszcze lekko ciepły, a to już w niczym nie przeszkadza, żeby można było na niego przekładać masę czekoladową. Żeby było mi łatwiej, ja sobie zdejmuję brzegi blachy. No i zobaczcie, przekładam. Co ciekawe, jak pewnie zwróciliście uwagę, nie rozsmarowuję do końca, dlatego że przy brzegach poukładam za chwilę orzechy. Jeśli nie zdecydujecie się na brzeg z orzechów, to musicie taką masę przestudzić na tyle, aby ona Wam się nie rozpłynęła, bo widzieliście, że ona tutaj mi dopływa w tej chwili do brzegu orzechowego. No i co? Masa musi chwilę przestygnąć, a ja w tym czasie przygotuję sobie czekoladę ciemną i czekoladę jasną do dekorowania. Ponieważ tej czekolady, którą będę dekorować, jest mało i nie będę jej rozpuszczała w garnku, dlatego muszę ją połamać na mniejsze części, bo dzięki temu będę mogła rozpuścić ją bezpiecznie w mikrofalówce. Przy takim rozpuszczaniu w mikrofalówce bardzo ważne jest to, aby bardzo często zaglądać do takiej czekolady. Nie wolno też jej tam zostawić na zbyt długo, pomimo że wydawałoby Wam się, że na przykład po 10 sekundach tam się nic nie zadziało. Tam już ona się zaczyna rozgrzewać i należy ją pomieszać. To bardzo ważne, aby co 10 sekund taką czekoladę wyjmować, pomieszać. Jak widzicie, na początku to są jeszcze całe kawałki, z czasem po kolejnym wyjęciu one będą coraz bardziej miękkie.
No i zobaczcie, myślę, że to już jest ostatnie rozpuszczanie, pomimo że są tutaj jeszcze wyraźne kawałki czekolady, to ja już nie będę więcej wkładać do mikrofalówki, tylko po prostu rozpuszczę te kawałki w cieple tej rozpuszczonej już czekolady. No i zobaczcie, w ten sposób macie płynną czekoladę. Tak przygotowane czekolady przykładam teraz do mojego woreczkowego rękawa cukierniczego. Skorzystam tutaj ze szklanki po to, aby łatwiej było mi przełożyć. I w taki prosty sposób możecie przygotować sobie mazurka. U mnie jest to, jak widzicie, zając. Nie wiem, czy Wam się podoba. Ja uważam, że jest podobny do zająca i to jest najważniejsze na tym mazurku. Jak widzieliście, ciasto jest bardzo łatwe w przygotowaniu, a jakie smaczne, musicie spróbować. I koniecznie mi napiszcie, czy Wam też tak smakuje jak mi. Ja myślę, że będziecie robić je częściej, bo ja robię je częściej, może już bez dekoracji, jako po prostu szybkie ciasto. Oczywiście jak masa całkowicie zastygnie, pokażę Wam, jak wygląda po przekrojeniu. A teraz co? Życzę Wam smacznego i do zobaczenia! Jest tak dobrym ciastem, że jak spróbujecie, to będziecie je przygotowywać nie tylko od ciasta. Od święta. Kup.